Witam, z tej strony Nightshade, a to jest rozdział 8. Dama. Nie mam czasu na miłość. W ciągu tych wszystkich lat mieszkania w Ponyville nie zdarzyło mi się nawet zawiesić na dłużej oka na jakiejś klaczy. Może z lenistwa, może z obojętności, do siana, a może po prostu dlatego, że jestem przerażony myślą o jakimkolwiek związku. Niezależnie od powodu, prawie każde walentynki spędzałem zamknięty w domu, filtrując ze szklanką czegoś mocniejszego. Nie, nigdy nie ganiałem za klaczami, podobnie jak one nigdy też nie ganiały ze mną. Nie jestem typem kucyka, którego większość osób chciałoby lepiej poznać. Docieram do miejsca, w którym mam nadzieję znaleźć ostatni fragment układanki. Karuzel Boutique. Strażnicy nie robią mi żadnych trudności. Widać wieści szybko się rozchodzą. Patrzę na zawieszoną na drzwiach tabliczkę z napisem zamknięte. Nim jednak daję radę podejść zbyt blisko, spod moich nóg dobiega pogardliwe miałknięcie. Biały kot rzuca mi pełne niesmaku spojrzenie, po czym znika w małej klapce w drzwiach. Zły omen puka mnie co nerwowo, niczym młody ogier zabierający swoją pierwszą dziewczynę na bal. Dziewczyna otwiera drzwi. Nie mam czasu na miłość, ale za każdym razem, jak widzę ten klacz, serce mi zaczyna lekko kołatać. W Filadelfii od zawsze można było znaleźć kilka takich panien, które bez trudu oczarują cię i zabiorą serce, rozum i wszystkie środki z konta bankowego. Nie wierzyłem, kiedy komendant mówił mi, że Rarity urodziła się i wychowała w Ponyville. Jakim cudem takie zapyziałe miasteczko mogło wydać na świat taką damę, jest dla mnie niepojęte. Nawet teraz, bez makijażu i z pogrążonymi oczami, wygląda olśniewająco. Och, pan detektyw, Slipknot, tak? Pyta, patrząc za mnie, jakby szukała tam jeszcze kogoś. Sideways. Ach, oczywiście. Sideways, najmocniej przepraszam za mój stan, mówi, śmiejąc się nerwowo. Zaraz potem masuje się w tył karku. Gest zakłopotania. Zakładam, że chce pan wejść. Jeśli to nie będzie problem, pan Rarity, odpowiadam ambiwalentnie. Chciałbym zadać kilka pytań. Pytań? Oczywiście. Proszę, zapraszam do środka. Gestykuluje przesadnie, a na jej twarzy maluje się bolesny uśmiech. Wnętrze butiku jest niczym odbicie jego właścicielki. Niepotrzebnie ekstrawaganckie. Wyciągam notes, zapisuję kilka linijek tuż po przekroczeniu progu. O ile dobrze pamiętam, zwykle nie panuje tu aż taki bałagan. Całe pomieszczenie jest dosłownie usiane kawałkami tkanin, klejnotami i niedokończonymi strojami, zwisającymi z wieszaków. Niczym smutne duchy. Przypomina mi to inne, znajome mi miejsce. Rarity prowadzi mnie do kuchni. Przepraszam za nieporządek, detektywie Sinus, odzywa się, wyraźnie skrępowana z powodu mojej niespodziewanej wizyty, może trochę aż za bardzo. Sideways, widzę, że byłaś mocno zajęta, panno Rarity, odpowiadam, wskazując na połowicznie ukończone stroje, które mijamy. Ostatnimi czasy dobrze jest być zajętym, przyznaje klacz, patrząc w drugą stronę. Warto mieć coś, na czym można się skupić, aby myśli nie błądziły, gdzieś indziej. Błądziły? Tak, poza tym mam dużo klientów, muszę wywiązać się z zamówień, niezależnie od okoliczności, jakie zachodzą w moim życiu osobistym. Rozumie pan to chyba, detektywie Sifon? Czuję, że coś ukrywa, a notatki potwierdzają moje przypuszczenia. Nagle dostrzegam lukę w jej obronie. Podnoszę wiszący na oparciu pobliskiego krzesła znoszony kapelusz i pokazuję go Rarity. Czy któryś z twoich klientów to tutaj zostawił? Klacz rumieni się i wylewa szybko nakrycie głowy z mojego uścisku. Tak jak się spodziewałem. Ponyville nie ma za wielu ogierów. Jest ich tu znacznie mniej niż na przykład w Filadelfii. Może to przez nudną atmosferę tego miasteczka. Może woda jest jakaś inna? Nie wiem. W każdym razie brak samców powoduje, że klacze muszą sobie jakoś radzić same. I nawet takie klacze jak Rarity, żyjące w przeświadczeniu, że lada moment do ich domu wskoczy książę z bajki.
zabierze je do krainy szczęścia. Codziennie to sobie powtarzają i okłamują same siebie, że chwilowe zachcianki się nie liczą. Ale taka dama jak ona, cóż, szkoda, że też musiała tak skończyć. Czego pan chce, detektywie? Mówi w końcu, a w jej oczach dostrzegam małe błyski. Chce pan doprowadzić bezbronną klacz do łez? Dręczyć ją, aż w końcu zacznie na pana wrzeszczeć? Po to, aby mógł pan potem powiedzieć sam przed sobą, jaki jest pana wielki, zły ogier? Pozwalam jej się rozzłościć. Będzie dzięki temu miała na czym się skupić. Nie, proszę pani. Chciałem tylko porozmawiać o pannie Pai. Furia nadal nie schodzi z jej twarzy, ale klacz gryzie się w język, szybko prawie wiszący jej przed oczami lok, po czym prycha i odwraca się. Co chce pan wiedzieć? Opieram się o ścianę kuchni i podnoszę notes na wysokość oczu. Panienka jest do mnie wrogo nastawiona i muszę dowiedzieć się, czemu. Nikt zachowuje się w ten sposób, nie ma czystego sumienia. Dostrzegłem mojego asa sekundę po tym, jak wszedłem do pomieszczenia. Teraz muszę tylko chwilę pograć, nim pojawi się odpowiedni moment, aby go użyć. Dobrze znała pani pan Pinkie Pie? Zaczynam rozgrywkę dość niewinnym pytaniem. Tak, odpowiada, nie wchodząc w szczegóły. Przyjaciółka, powierniczka, jak się wam układało? Zazwyczaj dobrze, zazwyczaj? Pinkie Pie była kochaną dziewczyną, przyznaje Rarity, choć zawsze chodziła z głową w chmurach. A ty zawsze byłaś klaczem biznesu, masz butik do utrzymania, musisz opiekować się rodziną. Byłabym wdzięczna, gdyby nie odpowiadał pan za mnie, detektywie, przerywa mi gniewnie. Sprytna dama. Nie jestem pani wrogiem, panno Rarity. Próbuję rozwikłać sprawę morderstwa Pinkie Pie i znaleźć winnego. Jestem pewien, że pani też tego chce, racja? Mówię, stukając lekko końcówką pióra obok notesu. Insynuuje pan coś? Dobra, teraz zaczyna mnie po prostu wkurzać. Insynuuje, że lepiej by było dla pani nie odpowiadać pytaniami na pytania. Rarity patrzy się na mnie przez chwilę, ale w końcu opuszcza wzrok i przytakuje z rezygnacją. Dobrze. Kiedy ostatni raz widziała pani Pinkie Pie? Staram się brzmieć tak przyjaźnie, jak tylko mogę. Cóż, 2 dni temu. Proszę powiedzieć, co się wtedy stało. Kontynuuję, przewracając kilka stron w notatniku. Oczywiście, zaczyna opowiadać, przełykając cicho ślinę. Stałam wcześniej, Sweetie Belle była akurat w odwiedzinach u rodziców, ale mimo to musiałam jak najwcześniej zacząć dzień. Miałam mnóstwo pracy. Jeden z klientów złożył duże zamówienie na całą kolekcję letnich strojów. Spędziłam cały ranek przy desce kreślarskiej. Prawie skończyłam już projekty, kiedy Pinkie się pojawiła. Przestaję pisać. Rarity wygląda, jakby próbowała połknąć o wiele za dużą tabletkę. Dobrze wiem, co zaraz usłyszę. Dokładnie tego mi trzeba. Choć nie jestem pewien, czy zaakceptuję to, co mogą znaczyć dalsze słowa. Kontynuuj, proszę. Przyszła na krótko przed południem, oczywiście z lodami. Doceniałam gest, ale naprawdę nie miałam na to czasu. Próbowałam jej to powiedzieć, ale ona nalegała, jak zwykle. Tak, klacz przytakuje i oblizuje nerwowo usta. Ale ja także byłam nieugięta i w końcu odpuściła. To wszystko. Zniszczyła przypadkowo jeden z twoich strojów, zgadza się? Oczy Rarity robią się tak wielkie, jakby właśnie urządliwa ją pszczoła. Widzę, jak zaczynają napływać do niej łzy. Cokolwiek krywa ten klacz, właśnie zaczęło przebijać się na powierzchnię. Jak w pokoju Pinkie Pie znaleźliśmy mnóstwo przyborów do szycia. Materiały, igły, nici, podręczniki, kilka kart, najpewniej niedawno zebranych. Wszystko wskazuje na to, że nad czymś pracowała. Patrzę kraftowej w oczy, rozbijając ostatnią warstwę jej zbroi jednym zdaniem. Na przykład nad sukienką. Zostaje nagrodzony ulubionym zdaniem sadysty. Rarity w końcu pęka i chował głowę w kopytkach. Łzy zaczynają obficie kapać na stół. Grube niczym przeźroczyste kulki. To był tylko głupi wypadek, ale byłem taka zła. Ciężko pracowałem nad tą sukienką i po prostu się wściekłam.
bełkocze między kolejnymi pociągnięciami nosem. Powinnam była po prostu odpuścić. Zamiast tego nakrzyczałem na nią. Kazałem się wynosić. Powiedziałam: klacz unosi głowę i spogląda na mnie szerokimi oczami. Na jej twarzy wymalowuje się desperacja. Och, Celestia. Skomle. Ostatnia rzecz, jaką mi powiedziałam, to, że nie chcę jej nigdy więcej widzieć na oczy, a teraz ona pozwala mi się wypłakać. Lament powoli cichnie i zmienia się w żałosne pociąganie nosem i kwilenie. Potem klacz milknie zupełnie. Damy. Czasami wystarczy dać im chwilę na wyrzucenie z siebie tego, co je droczy, a minutę później nawet nie poznasz, że miały jakiś problem. Podaję jej chusteczkę. Rarity wyciera oczy z grymasem na twarzy. Przepraszam, że musiał pan to oglądać, mówi w końcu. Czuję się zawstydzony samym faktem patrzenia na taką damę. Proszę się nie przejmować. Nie, to było głupie. Płacz niczego tu nie naprawi. To pańskie zajęcie, jak sądzę. Nie mam odwagi powiedzieć jej, że ja nic nie potrafię naprawić. Jedyne, co mogę zrobić, to załatać dziury i udawać, że nigdy ich tam nie było. Daję jej czas, aby się uspokoiła. Potem stawiam wszystko na jedną kartę. Panno Rarity, chciałbym zadać jeszcze jedno pytanie. Bardzo ważne pytanie. Klacz przytakuje machinalnie. Może mi pani spojrzeć w oczy? Wygląda na skonfundowaną, ale podnosi głowę. Potrafię czytać kucyki. W oczach Rarity wypisana jest każda niepewność, wątpliwość, strach. Każda najmniejsza cząstka żalu i wstrętu do samego siebie. Postawa, nerwowe tiki czy ten głos to jedynie część wskazówek pozwalających zajrzeć w duszę kucyka. Cała reszta jest w oczach. Spoglądam w nie głęboko i zadaję moje pytanie. Czy zabiłaś Pinkie Pie? Błysk w jej oczach miga i znika. Klacz odpowiada, ale ledwie ją słyszę. Nie. Mój wzrok powoli się od niej odsuwa. Wodząc wzdłuż krawędzi warg, pyszczka i karku, przytakuje. Nie mam już nic więcej do dodania. Wstaję od stołu i podchodzę do lady kuchennej, rozglądając się na boki. Ładne meble. Pomieszczenie jest urządzone w sposób, który można pewnie znaleźć w domu jakiegoś bogatego kawalera z Canterlot. Wszystko jest na swoim miejscu. Wszystko wygląda na czyste i uporządkowane, z jednym wyjątkiem. Czuję na sobie wzrok Rarity, gdy podchodzę do stojaka na noże. Słyszę, jak oddech utyka jej gardle. Parowe rękojeści, piękne i z pewnością bardzo kosztowne. Czarny uchwyt tym bardziej wyróżnia się na ich tle. Czas jakby zwalnia, gdy wyciągam nóż ze stojaka. Odwracam się ku klaczy, zaschnięta krew. Pokrywa stal niczym warstwa rdzy. Nóż kuchenny, standardowe ostrze. Rarity nie mówi ani słowa.